Piknik bez granic pomału staje się tradycją na terenie gminy miejskiej Głuszyca i w gminie wiejskiej Nowa Ruda. Zapoczątkowany 3 lata temu przez burmistrza miasta Głuszycy wspólnie z wójtem gminy Nowa Ruda, doskonale wpisuje się w krajobraz kultury pomiędzy lokalnymi społecznościami zamieszkującymi oba regiony, którzy postanowili się bliżej zintegrować. Tegoroczny piknik odbył się na terenie pensjonatu pod dwiema lipami w Bartnicy. No bez granic, tak jak bez granic, to znaczy, że mieszkańcy mają się razem zintegrować, spotkać, mają okazję poznać się, przełamać jakby tą granicę. Kultywujemy ją w ten sposób, że w jednym roku jest w Głuszycy, w drugim roku mamy w gminie Nowa Ruda i tradycja, myślę, że pozostanie jak najdłużej. Inicjatywa była spontaniczna. Padł pomysł, że mieszkamy obok siebie, żyjemy obok siebie. Może byśmy wspólnie coś zrobili, bo na co dzień borykamy się z tymi samymi problemami, bo to są dwie gminy, wiejska, wiejsko-miejska. Zatem ten trud codzienny, nie tyle poskarżyć się, ale wymienić swoje doświadczenia, a przy okazji pobawić się, tak jak pani wójt powiedziała, poznać się, pochwalić się swoimi osiągnięciami, tak, rękodzieło czy kultura. Zatem to był, tak jak powiedziałem, to spontaniczna inicjatywa, która na trwałe, myślę, wpisze się w kalendarz imprez kulturalnych, tak w gminie Głuszyca, jak i w gminie Nowa Ruda. Ale to wszystko od ciśnienia. Od ciśnienia, mówisz pani? Tak. Oh my goodness! Muszę się zastanowić. Powiem pani, że ja wczoraj mierzyłam sobie ciśnienie, miałam 1400 hektopaskali. O, to niskie pani Janusz. Niskie, niskie. I czekałam na starego, że aż wróci, to mi je podniesie. Na dzisiejszym pikniku wystąpią z Głuszycy panie z klubu seniora z kabaretem oraz znakomita orkiestra Dęta kierowana przez pana Eugeniusza Lecia. Natomiast gmina Nowa Ruda jest licznie reprezentowana dzisiaj przez koła gospodyń wiejskich. Wystąpią panie z Bartnicy, z Sokolca, z Ludwikowic Kłoskich, z Jugowa, Dzikowca i Woliborza. Bo do tej dziurki chętnych wiele. Sławia Śrusław Zagorek i wetliwo w otwory kukuryku. Pomimo nie najlepszej aury pogodowej, to dla najmłodszych przygotowano animację przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich. Odbyły się też prezentacje lokalnych rękodzielników przygotowane przez gminę Głuszyce. Tak powinno być, powinniśmy się bawić, powinniśmy jeden drugiemu pomagać, wspierać. Zawsze co dwie głowy, to nie jedna. Wydaje mi się, że to jest potrzebne, nie? Takie integrowanie się społeczności między miasteczkami, gminami. Bardzo super sprawa. Byłem co roku. 2 lata temu tutaj, rok temu w Łomnicy i teraz tu. Prosto z trasy. I nie byłoby działalności sołectwa, gdyby nie wspomagało nas koło gospodyń wiejskich. My współpracujemy, organizujemy różne imprezy, nie tylko takie wielkie, no niewielkie, ale większe niż, przypuśćmy, robimy sobie pikniki wiejskie, spotykamy się, smażymy kiełbaskę, pośpiewamy, potańczymy i po prostu, no jest fajnie, tylko po prostu dzięki temu, że to koło naprawdę prężnie działa. Emerytura, najlepsza życia pora. Pośpisz sobie dłużej, boś na to zasłużył i nikt ci nie będzie gderał. A my zapraszamy państwa za rok, tym razem do Głuszycy Górnej, gdzie zostanie zorganizowana kolejna edycja Pikniku bez Granic.